Dzień dobry, witam serdecznie pana Kamila Jaroszewskiego, który działając charytatywnie, a jednocześnie wykorzystując swoje umiejętności sportowe i kondycje, chce pomagać chorym dzieciom, naszemu małemu mieszkańcowi Sebastianowi, uczniowi szkoły numer 3. Myślę, że tutaj nie trzeba pana Kamila chwalić czy reklamować. Ja tylko powiem, że szczególnie w tych czasach dawać coś od siebie za darmo i pomagać tylko dlatego, żeby pomóc, a nie licząc na jakieś korzyści materialne, taka działalność właśnie charytatywna już sama w sobie jest wielka i dlatego dzisiaj to spotkanie, panie Kamilu, żeby może też podać dobry przykład dla innych, nie tylko w sferze sportu, ale generalnie w sferze charytatywnej, chociaż w mieście naszym mamy kilka stowarzyszeń, które działają charytatywnie, ale żeby dać przykład po prostu nawet takich stosunków międzyludzkich, że coś w takim naszym codziennym życiu możemy dla drugiego, już nie mówimy o takim wyczynie, jak pan dokonał, o takim biegu, bo to może niewielu dokonać, ale chodzi o nawet, żeby dać przykład w takim naszym codziennym życiu, żeby coś zrobić dla drugiego bezinteresownie, czy to w sferze sportu, czy kultury, czy po prostu w naszych relacjach międzyludzkich. Ja chciałem w imieniu mieszkańców miasta Koła, w imieniu małego Sebastiana też panu za ten wielki wyczyn podziękować, bo śledziliśmy praktycznie z dnia na dzień tutaj przebieg tej akcji. I ja osobiście jestem pod dużym wrażeniem pana wyczynu. No i pozostaje mi tylko podziękować i zachęcić po jakiejś regeneracji sił do następnego wyczynu, a pewnie media będą miały do pana wiele pytań, jak pan na to znajduje czas, bo mnie na przykład to interesuje, jak pan na to znajduje czas, żeby taki czas życia po prostu sobie wyciąć i nie wiem, czy to urlop pan bierze wtedy, czy no bo myślę, że to są takie pytania, które ja bym jako, powiedzmy, nie chcę tu się bawić w dziennikarzy, zadał od razu, bo to się ciśnie, że pan poświęca no jak w jakiś sposób swój czas, prawda, żeby tak, jakby nie było tak, żeby pomagać, to może ja uprzedzę tutaj dziennikarzy i spytam, jak pan znajduje ten czas, czy to pan w tym, nie wiem, urlop bierze w pracy, czy po prostu jakoś... Tak, po prostu biorę urlop, i robię to, co lubię. No właśnie. I to jest też takie wyjątkowe, że no, warte podkreślenia, prawda, że inni odpoczywają, a pan robi coś dla drugiego, ale już nie chcę tutaj mediom wchodzić w ich pracę. Ja myślę, że tych pytań będzie sporo. Także jeszcze raz chciałem panu serdecznie podziękować. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Myślę, że na pewno przekaz medialny będzie ciekawszy, jak coś się państwo dowiecie szczegóły od pana Kamila, jak to się odbywało, bo moja gadka nie jest tutaj tak ważna, jak te informacje. Proszę o zadawanie pytań panu Kamilu. Może opowie coś. No co chciałem powiedzieć, po prostu robię to, co lubię i chcę wspomagać dzieci. Przejechałem teraz, można powiedzieć, tym etapem wokół Polskę, ścianę południowo-zachodnią, która była przepiękna. Pięknie mnie gościli w tych stronach. Coś to więcej powiedzieć, nie? Będzie kolejny rok, będzie kolejna trasa. Też będę chciał jechać dla jakiegoś dzieciaka. Tylko żeby mi dopisywało zdrowie i będę robił to dalej. Nie wiem, jakieś pytania, będę odpowiadał. Ja pojechałem tam wiarą, sercem i nie było czegoś takiego, że mu odpuścił. Dwa dni jechałem w deszczu, ale byłem mega nastawiony na to, że muszę to przejechać, bo to był mój główny cel. Po prostu nie odpuszczałem każdego dnia. Były jeszcze jakieś tam inne dni, gdzie było ciężej, ale ja byłem tak nastawiony mentalnie, że nie było takiej opcji, że mu odpuścił. Trzeba pamiętać o czas przygotowania się do takiej trasy, do wyrzenia taką trasę.
Przygotowałem się do trasy na rowerze rzeczowym. Jeździłem miasta Polski. Zacząłem od Torunia, Łodzi, Warszawy, Poznania, Gdańska, Częstochowy, Krakowa. To były trasy naprawdę długie, po 200 km. Trenowałem też również w Fabryce Siły u Jacka Majlnowskiego z Izbicy Kujawskiej. Przygotowałem się bardzo mocno, ale pojechałem tam sercem też, nie? I nastawieniem mentalnym. Wiedziałem, po co tam jadę. I wyszło jak wyszło, nie? Był cel, nawet pojechałem jeszcze dalej do Świnoujścia. Postanowiłem sobie, jak wyjeżdżałem z domu, że będę tak jechał 70-80 km dziennie. Ale widziałem, że mi idzie dobrze i jechałem około stówki, ponad stówkę, 110, 120, 130. 90 też się zdarzało, ale na ścianę zachodnią już nawet jechałem po 160. Też miałem taki dzień, gdzie 160 km jechałem. I po prostu czułem się na siłach i pojechałem dalej. Przejechałem 1845 km. Ile dni? Do Szczecina jechałem, można powiedzieć, 14 dni, gdzie w tym miałem taki jeden dzień turystyczny. To w sumie można powiedzieć, że kręciłem 13 dni, jeden dzień turystyczny, gdzie miałem zaproszenie do Świeradowa Zdrój do hotelu na wypromowanie go. A później pojechałem do Świnoujścia. No wszystko mi zajęło 17-18 dni, całe te kilometry. Przejechałeś generalnie więcej niż planowałeś? Tak, przejechałem więcej, tak, o 300 km więcej. Powiedz mi, jak ludzie reagowali na swoją wyprawę? Spotykałeś się z ludźmi, oni przyjmowali się z hotela. Jakie były reakcje, które się wsparły? Tak, po prostu wspierali mnie jak najbardziej od samego początku. Od samego Przemyśla do samego Szczecina. Poprzez Sanok, Solinę, Klimkówkę, Krynicę, Zdrój. U pana Wiesława Furta w hotelu Saul byłem bardzo goszczony. Bardzo mu za to dziękuję. Jak i również w Szczawnicy, w Zakopanym, w Żywcu, w Jastrzębie Zdrój, w Wałbrzychu. I gdzie to jeszcze? Dalej była to moja trasa, żebym sobie przypomniał. Aha, w Żarach jak najbardziej. I później Gryfino i Szczecin. Wszędzie było super, naprawdę. Dziękuję bardzo za wielkie wsparcie wszystkim tym, którzy mnie gościli właśnie na ścianie południowo-zachodniej. Najsympatyczniejsze przyjęcie w samorządzie, czy w której miejscowości, jakieś takie, które najbardziej zapadło się w pamięć, które gdybyś wspominał w tej trasie? Można powiedzieć, że całą trasę będę bardzo miło wspominał. Od samego Przemyśla do samego Szczecina. Nie wiem, czy to jest wyróżniać poszczególne osoby. Bardzo zaokrągle to i dziękuję wszystkim ze ściany południowo-zachodniej. Przygody jakieś się naprawdę, coś nieoczekiwanego się wydarzyło, co się zaskoczyło w czasie trasy, nie wiem, jakaś awaria roweru, jakaś wyjątkowa sytuacja, coś takiego się nie to było takie raczej spokojne, przejechanie trasy, które zależy się wykonać? Nie, można powiedzieć, że nie miałem jakichś takich dziwnych tematów. Przebiłem tam trzy dętki, ale to normalna. Co do roweru, to więcej nic nie robiłem, tylko smarowałem łańcuch. Mówię szczerze, nie? Tak jak było. Nie miałem żadnych przygód, naprawdę, jakichś negatywnych, totalnie. Same pozytywne. Same pozytywne. A pytanie, czy taka sytuacja, która zapadła w pamięci, czy była jakaś taka szczególna? Najciekawsza sytuacja? Czy jakaś historia taka zabawna, która wystarczyła też siły do dalszej jazdy? No, bardzo fajne przyjęcie na pewno w mieście Przemyśl, nie? Gdzie mnie ugościli od samego początku i wypromowali całą jazdę. To na pewno zostanie mi w pamięci, sam początek mojej trasy, nie? Tak, zgadza się. Tak, spacer, który jest stacja na Przemyśl. Tak. W Przemyślu się zaczęło. Naprawdę było pięknie. I kolejne pana sportowe plany? Moje kolejne sportowe plany na rok 2021 to będzie na pewno Wisła, którą będę jechał też charytatywnie dla dzieciaków. Od ujścia Wisły do źródła. Albo odwrotnie, od źródła do ujścia. Zobaczymy, jak to będzie, nie? Ile to mniej więcej kilometrów?
To będzie około 1200, ale ja tą trasę i tak sobie inaczej zorganizuję, bo będę chciał wyjechać od Zakopanego, pojechać do Wisły przez Słowację i tam później do źródła i przez wszystkie miasta, co płynie Wisła do Uwiścia, przez Trójmiasto do Helu. To będzie moja trasa. W następnym roku. Tylko żeby mi zdrowie dopisywało, żeby było tak jak zawsze, tak jest teraz i na pewno tak będzie. Bo jak sobie coś postanowię, to nie odpuszczę, nie? Bo już mam to zakodowane w głowie i tak będzie, nie? To mi pozostaje nam nic innego, jak życzyć panu wytrwałości i sukcesu do mnie. Dziękuję bardzo. Ile udało się zebrać pieniędzy? Bo cel był charytatywny, czyli... Tak, cel był charytatywny i dla Sebastiana udało się na obecną chwilę zebrać ponad 7 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że może ta kwota jeszcze wzrośnie, a zobaczymy, czas pokaże. Chciałbym ogólnie podziękować wszystkim partnerom akcji, na pewno panu Robertowi Bałagińskiemu z firmy Woodmizer, który płacił złotówkę za każdy mój przejechany kilometr. Trasa miała być Przemyśl Szczecin, ale wydłużyłem ją, czyli do Świnoujścia i pan Robert Bałagiński z firmy Woodmizer zapłacił również za kilometry Szczecin-Świnoujście. Chciałbym również podziękować firmie Segla, właścicielom Tadeuszowi Forczakowi, Ani Andrzejczak-Baryle, jak i również pracownikom za wsparcie akcji. Również mojemu kuzynowi Szymonowi Szczepańskiemu, również za wsparcie akcji i wszystkim partnerom akcji, którzy brali udział. A loga są umieszczone na plakacie, to wiadomo. Tak, miałem taką historię, jechałem
do Soliny. Jechał kierowca, który wspomniał, że widział mnie w TVP Rzeszów i pytał się, czy to ja. Ja powiedziałem tak, że to ja, jak najbardziej. No, chciał ode mnie numer konta dzieciaka, dla którego jadę, żeby po prostu zrobić jakiś przelew. I na Messengerze mnie znalazł, odezwał się do mnie i poprosił mnie o to, że mu wysłał numer konta i zrobił przelew. To miałem takie zdarzenie. Na trasie Sanok-Solina. No to jest to wydarzenie. No jest to wydarzenie. Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję, panie burmistrzu. Powodzenia w następnym. Dziękuję. Będziemy realizować za rok. Już trasa jest powoli przygotowywana przeze mnie, bo ja muszę mniej więcej wiedzieć. Zaplanować wszystko. Znaczy jest zaplanowana, tak? Będzie w 100% tak, jak była ta. Super. I przygotowanie będzie takie same, jak po tej ścianie. Na pewno pomożemy. Dziękuję bardzo. Na pewno będziemy działać, nie? Tak jak powiedziałem, że jak sobie coś postanowię, to ja nie odpuszczam. No, jest jeszcze kolega ze stowarzyszenia. Kamil, taki mały upominek, jako samo my byliśmy z tobą. Chcieliśmy ci podziękować za to wszystko, co zrobiłeś dla tego Bobrzyka. Połączyłeś swoją pasję z pomaganiem innymi. To jest bardzo szlachetne i miłe. I w podziękowaniu chociaż taki mały obraz. No dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Proszę. Mama Sebastiana również chciała podziękować za to całe przedsięwzięcie i to są jej słowa. Chciałabym bardzo podziękować przede wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowaniu całej akcji charytatywnej na rzecz mojego syna Sebastiana, przede wszystkim panu Kamilowi, który miał do pokonania kilometry. Chciałabym również podziękować osobom, którzy dokonali wpłat na konto, głównie firmie Woodmeiser, firmie Segla oraz panu Szymonowi Szczepańskiemu oraz pozostałym. Bardzo dziękuję jeszcze raz w imieniu swoim, jak i syna. Mama Sebastiana. Dobra.